Dobrze. Doskonale. Ktoś coś je. Wyśmienić. Doskonale. Doskonale, niemalże można by jeść z podłogi. Doskonale. Doskonale. Szkoda, że nie mogę tego obrócić i że mam czapkę taką jak James. Dobra, nie będę kombinować. Co to było? I tutaj pojawiają się napisy wprowadzające. Ich treść przeczytałam już w filmiku zwiastunie serii Jesienny Galop. Tutaj zamieszczam jeszcze raz wyedytowane nagranie audio. Napisy przesuwają się tak szybko, że nie zdążyłabym ich przeczytać. Dodatkowo nie ma możliwości przyciszenia muzyki w grze, a akurat w tym momencie jest ona wyjątkowo głośna. Dlatego jeśli nie chcesz, drogi widzu, słuchać wstępu po raz kolejny, to zachęcam cię do przesunięcia filmu do przodu. Jesień. Lato dobiega końca, a natura powoli zaczyna przygotowywać się na nadejście zimy. Drzewa zmieniają kolory z żywej zieleni na ognistą czerwień, ciepłą żółć i soczysty pomarańcz. Pola mienią się złotem dojrzałych kłosów, drzewa uginają się pod ciężarem owoców, a wiatr robi się coraz chłodniejszy. W ten czas zmian na wyspie Jorvik pojawia się dziewczyna. Od zawsze kochała konie. Pragnęła być blisko nich, otaczać je opieką i troską, pragnęła podziwiać świat z wysokości końskiego grzbietu. Miała piękne marzenia, ale na marzeniach zawsze się kończyło. Tylko na marzeniach. Mieszkając w wielkim mieście, nigdy nie widziała żywego konia na oczy. Tam niebo przecinały stalowe drapacze chmur, w uszach dźwięczała kakofonia ryku samochodów i pisku klaksonów. W samym środku ogromnej, skłębionej fali nerwowych, wiecznie spieszących się ludzi, nie było miejsca dla natury. Aż do teraz. Uprosiła rodziców, aby na wakacje wysłali ją z dala od miasta, aby wreszcie pozwolono jej stanąć na własnych nogach. Jest podekscytowana, a jednocześnie wystraszona. W nowym, obcym świecie może kurczowo trzymać się tylko swoich marzeń. Rozpoznać te tereny. Jakby podobne, ale troszkę inne. Witaj w stajni marzeń. Muszę ten głos przyciszyć! Oto pierwsza z instrukcji, z której wreszcie miałem grać. Konia zawsze marzyła o posiadaniu własnego konia. Możesz pomóc spełnić jej marzenia. Chciała ustawienia jakieś zrobić.
Są tu jakieś ustawienia. No, będzie tak głośno cały czas. Słyszę jakieś trzask. Ktoś coś je. Co tam powiesz? To nie miał gobny. Ładny, prawda? A, o tym domku. Pamiętaj, że zawsze możesz tam zajrzeć, żeby się zdrzemnąć, albo po prostu zapisać grę, okej? My? Nauczymy się teraz, jak zajmować się koniem. Pierwsze, upewnij się zawsze, że twój koń... A dobra, to już było to, że... Pewnie są te konie, takie mają twarze mściwe, bo są brudne. Wyczyścimy konisia. O! Nie wiem, czemu czyszczę siodło, tylko no... Dobrze. Wyśmienici. Doskonale. Teraz, gdy już udowodniłeś, że potrafisz zadbać o swojego własnego konia, możesz zarobić dodatkowe pieniądze, czyszcząc inne konie w stajni, jeśli naturalnie masz ochotę. Sprawdź na tablicy informacyjnej, co jest do zrobienia i daj mi znać, gdy skończysz. Nie zapominaj, że musisz kupić w sklepie własną szczotkę, aby móc czyścić konia także wtedy, gdy będziecie poza stajnią. Okej, to muszę zarobić najpierw. A co jeszcze mi tu powiesz? W porządku, konia. Następną rzeczą, o której będziesz pamiętać, jest karmienie swojego konia. Głodny koń to smutny koń, a smutny koń oznacza kłopoty. Wybierz pokarm, jabłka, siano, co zechcesz. No... czuję, że fantazja mnie podnosi. I sprawdź, czy twojemu koniowi smakuje. Oj, Herman. Mamy mnóstwo siana w stajni, możesz więc od niego zacząć. Dobra, zasejwuję i zobaczę, czy mi się to nagrywa, a następnie będę kontynuować. Do pięknego domku Hermana. Ile śmiesznie biegnie ta postać? Jakie to śmieszne. Tak nogi podnosi, kolana do góry. Ale to śmieszne. W latarnię biegą. Czemu tutaj te odgłosy są tak głośno i nie da się ich przyciszyć? Muszę się drzeć! Ech. Dobra, już zapomniałam, co miałam robić znowu, no. Smaczne jedzenie, dobra. Musisz nakarmić swojego konia, w stajni znajduje się siano, z którego możesz skorzystać. Zawiadom Hermana, gdy skończysz. Okej. Ach, jaki słodki snopek siana. Nie, to nie snopek, to się inaczej nazywa. Ale ten koń ma to spojrzenie, takie ja się go boję. Przepraszam cię, koniu, ale... Już wyczyszczony jest, nakarmiony i dalej ma to spojrzenie. My? Dobra robota, syty koń jest zadowolony i chętny do jazdy. No nie wiem,
Teraz, skoro już udowodniłaś, że umiesz nakarmić własnego konia, możesz zarobić dodatkowe pieniądze, karmiąc inne konie w stadninie. Jeśli na to nie masz ochotę, sprawdź na tablicy informacyjnej, co należy zrobić i daj mi znać, gdy skończysz. Dobra. Na pewno po biegu chcecie się bić z końmi, jest dokładnie tak samo. Regularnie sprawdzaj, czy twój koń nie jest spragniony. Nabierz wodę ze studni do tego biodra i pozwól koniowi się napić. Tak. Ale zaraz, gdzie to wiadro? Dostałam wiadro? Nie dostałam wiadra. Oczywiście, no! Ale ściema. Dawać mi wiadro. Biegu. Wyśmienić się. Pij, koniu. No, na głowę mam ci to wylać. Dobrze. Doskonale. Pamiętaj, w przyszłości będziesz musiała zaopatrzyć się we własne wiadro. Aby poić konia, możesz kupić wiadro w sklepie. Jeśli masz chęć, dodatkowe pieniądze zarobisz pojeniem innych koni w stajni. Sprawdzaj tablicę informacyjną i zgłoś się do mnie po wykonaniu. Dobra, no to może zrobię tę tablicę informacyjną, jak już tak... Ta tablica ma taki sam układ chyba jak w SSU, ale... Czyś konie... Nakarm konie... Napój konie... Dawaj. Naciskam I, a tu nic nie wyskakuje. Mściwego wejrzenia. Ten tak, no... Powiedzmy. Niam. Pędzę jeszcze po wodę. Noszę wiadro. Co to za guzik żółty? Okej. Zadanie wykonane. Dawać kasiury. Panie Herman. To nie wyrokowny. Ich sierść pięknie się błyszczy. Czy wiedziałaś, że koń wypija około 40 litrów wody dziennie? Nie wiedziałam. Ostatnie zadanie na dziś, zanim pozwolę ci odejść, to sprawdzenie, czy stajnia jest czysta. Konie lubią porządek tak samo jak ludzie. Weź szuflę i uprzątnij nawóz cały. Powiadom mnie, gdy skończysz. Oto sprzątamy kupy. Docenimy po raz kolejny nową grafikę końskiej kupy. Ojej, weszłam. Ale podobna, tutaj jest podobna grafika kupy końskiej do tej, która była w SSO wcześniej, teraz przed odnowieniem
wyglądu stajni. No, bardzo podobna. Ale chyba nie jest taka sama. Muszę tu zbadać. Wyśmienicie, żeby ten nawóz tak znikał jeszcze trochę. Okay. Sprzątane. Tylko wchodzę w ścianę. Na szczęście nie potrzebuję. Doskonale. Teraz można by jeść z podłogi. Pyszne. Taka jest czysta. Chociaż nie polecam. Oj tam. Gdy tylko w stanie zapanuje nieporządek, już nie można jeść z podłogi. Znaczy, gdy tylko w stanie zapanuje nieporządek, możesz zajrzeć i posprzątać, jeśli chcesz zarobić trochę dodatkowych pieniędzy. Sprawdzaj tablicę informacyjną i daj mi znać, gdy skończysz. Okej! Pewnie, że chcę zarobić... Tu jest napisane, ile już zarobiłam. Tu. Lop. O, jeszcze raz to mogę zrobić. Uuu, wyśmienicie, dobra. Hurra. Ja chcę tego konia kupić, bo on ma takie spojrzenie miłe. Taki wydaje się być miły. I ma ładne niebieskie oczy i jest blondynem. Idealny. I nawet ma obiasy. A ten nie ma. Czemu? Posprzątałam stajni, dałam jeść konikom, czyściłam koniki. To nie będę kobny. To nie będę kobny. Doskonale, niemalże można by jeść z podłogi. Nie patrz tak, nie mam zamiaru tego robić. Tak się tylko mówi. Okej. Teraz mogę kupić tego konia. O nie! Koń fiński? Czemu fiński? 150. Cel też nie działa. Ohohoho, kosteczku! Dobra, ale nie będę taka, może tam zacznę zadanie na tamtym, a... Oj no. Czas wskoczyć na konia, podejść do tego, którego przed chwilą z takim zapałem czyściłaś. Na pewno jest gotów do jazdy. Tak! Hurra! Nie mogę wsiąść. Nie mogę wsiąść! O! Oj, przepraszam. Ale się zatrzymuje, cóż za animacja. Cóż za skoki! Wspaniale! Wspaniale! Ach, te animacje! Wysokiej klasy! Dobrze. Panie Herman, co pan sądzi o mojej jeździe?
Nie? Doskonale. Dziękuję. Dziękuję. Daj znać, gdy będziesz gotowa na bardziej zaawansowane ćwiczenia jeździeckie. No dobra, no sorry, to naciskam X, a tu, no nie wiem, właśnie jak tu zsiąść teraz? Tak to się robi. Pogłaskałabym cię, koniku, na pożegnanie. Mogę? Chyba nie. Ale masz takie spojrzenie, że się trochę ciebie boję i dlatego... Tak. Powiedziałem... Nie! Dlaczego? Ale ja go pragnę. No dobra. Wytrzymam. Tak, to była rozpacz, że nie mogę się przesiąść na tamtego konia. Sądzisz, że jesteś gotowa? Doskonale! To doskonale przypomina mi pewną nauczycielkę, która też lubiła tak powtarzać. Zacznijmy więc ćwiczenie. Słuchaj uważnie instrukcji i zmuś konia! Zmuś go! Do utrzymania odpowiedniego chodu. No dobra. Spróbuję go zmusić! O nie! Oj, co ja mam robić? Nie wiem, co mam robić! No. Stał, okej. Kus. O nie, galop! Ale ja się jeszcze nie rozgrzałam, panie Herman. No co? Aha, okej. Oho, udało się! Nie zapomnij odebrać swojej nagrody. A kto mi da nagrodę? Dostanę medal? Dostanę? Oj. Dobrze! Możesz jeździć na tym... Dlaczemu? Ja tak chcę obrócić. Chcę widzieć pana Hermana. Ale kamera nie chce. No dobra. Dobrze, możesz jeździć na tym koniu ile tylko zechcesz, ale pamiętaj, że jest on przeznaczony dla początkujących jeźdźców. Gdy nabierzesz wprawy, warto przesiąść się na trudniejszego wierzchowca. Zapraszam jednak, jeśli tylko zechcesz spróbować ponownie. Ćwiczenia dają koniowi wiele dobrego. Jeśli pójdzie ci naprawdę dobrze, być może dostaniesz ode mnie medal. O, tak, medal! Który umieścisz w swojej kolekcji nagród na dowód, że jesteś utalentowanym jeźdźcem. Och. Tak, następny poziom. O, tak. Idę po tamtego pięknego blondyna. Biegnij do blondyna. Do blondynu. Nikt nie będzie wiedział głównie, o co chodzi do blondynu, ale... Tak! Yes! Ale to o głowie tak... No dobra, spoko. To spojrzenie jest przynajmniej miłe jego. A się tu coś... Poziom drugi, Siła, szybkość, dyscyplina, aha, tu można było te punkty... O, właśnie. Właśnie. Okej.
Dobrze, dobrze. Nagrajmy to, bo nie chciałabym stracić tego wyśmienitego konia. Właśnie to. Cóż za półsiad. Dobrze, panie Herman. Czekam na dalsze instrukcje. Medal 200. Coraz wyżej w górę. Może to najpierw. Witaj, Poni, a miło cię widzieć. Sądzę, że robisz ogromne postępy i jesteś już gotowa na nowe wyzwania. Dziękuję, czuję się doceniona. Mam przyjaciółkę, którą powinnaś koniecznie poznać. Nazywa się Linda. Czy to ta Linda? Ta Linda! Znajdziesz ją na parkurze. Tak. No dobra, no to ten brązowy model... Jesteś gotowa ubiegać się o brązowy medal. Jeśli ci się uda, wręczę ci go, gdy wrócisz tu do mnie. Spróbujmy. Zaryzykuję. Starałam, no! Ajajajajajajajaj! Myślałam, że utrzymam tempo, a przyspieszyłam przez przypadek. Dobra! Udało się! Dostałam medal! Dostałam medal! Hurra, hurra! Dostałam medal! To nie wiem, jak mnie. Doskonale, oto twój brązowy medal. Wstaw go do swojej gabloty, aby go nie zgubić. A może mi się uda jeszcze jeden medal zdobyć? Ale najpierw to nagram, żeby nie stracić tego. Może spróbuję zapisać i się przespać chwilę? Nadszedł piękny nowy dzień. O! Aż mam ochotę eksplorować. Ojojoj. Sądzisz, że już czas na srebrny medal? Cóż, to twoja decyzja. Powodzenia. Widzę, że naprawdę zależy ci na wzięciu udziału w Pucharze Claymore. Co? Pucharze Claymore w zamku McKinney? Skoro tak ciężko trenujesz, no dobra, no. Skoro tak pan uważa, panie Hermanie. Nie wiem w ogóle o co chodzi, ale okej. Tylko te zawody i zawody, a ja po prostu bym sobie chciała pojeździć na koniku. Poćwiczyć, o. Dobra, no to spróbuję tam do tej koleżanki, jako ta Linda. A, jeszcze jakieś wyposażenie dla konika by się przydało kupić. Jedziemy! Hmm.
Świetnie, bardzo, bardzo dobrze. Oto twój srebrny medal, gratuluję. Hurra! Dobrze, teraz próbuję... Chyba był sklepik. Zobaczę, co w sklepiku. Oho, ho! Siano. Koszulka do... aha, nie mogę przyjąć. Czesy, dobre. Nie chcę dla początkujących, chcę dla super ekstra zaawansowanych. Siodło świetne. No zobaczymy, jeśli ma być świetne. Aha, jak ja to mam kupić? A, tak. Nie wiem, ile jeszcze mocno jest. Chyba trzeba będzie trochę popracować w stajni. No nie, dobra, to sobie daruję. Wiadro chcę. Na pewno. Wiadereczko. Na co mi jeszcze starczy? 20. Na szczoteczkę. Dobra, no dobra, to najwyżej później lepsze. No. Co? Może to? To też chcę! Dobrze. Chciałabym pogłaskać konika, a tu się nie da. Teraz sprzątamy. Karmimy. Poimy. Co jeszcze robimy? Aha, sprzątamy, to tam było. Czyścimy koniki. A ciekawe, czy mogę swoim wiadrem je napoić. Moje własne wiadro, a właśnie... buty. One mają jakieś staty, te rzeczy w ogóle? Czy to po prostu takie są, o... Czemu gołe dłonie mają cenę zero? To może posprzedaję... Fajne te jeansy są... W sumie fajne, to jeansy mogę sobie zostawić. Aha, tak nie mogę. Dobra. Nie wiem, czy te przedmioty mają jakieś staty, czy coś. Czy jest tylko dobre, czy coś takiego. Nie, te Adidasy mi się niezbyt podobają i ta czapka Jamesa też niezbyt, więc ile sprzedać? Ale zarobię, uff. Ale biznesy. To sprzedamy. To sprzedamy. Światło świetne, aha. Muszę to zmienić na moim wyśmienitym koniku w Londynie. W Londynie kupiłam ci nowe siodło. Cieszysz się? Jest po prostu świetne. A mają staty, jest wytrzymałość plus 5. No. Aha, to nie tak. To muszę... tak zrobić. Ładne siodło, no. Powiedzmy, to ma kolor zielony, a jest brązowe. Ale to nic. To nic, to nic. Dlaczego to nic nie kosztuje? Ale i tak to sprzedam. Może ktoś inny sobie kupi. Ktoś, kto ma mniej pieniążków.
proszę. Co to tak tu mi wyskakuje? I tak nie będę czytać, bo tak. Łahaha. Aha, miałam sprawdzić, czy mogę swoim wiaderkiem te konie napoić. Zaraz się okaże. O! No i zobaczmy. Da się! Uuu, fajnusio. Dobrze, teraz to nagramy. Oj, 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 oj.